my naprawdę powinniśmy potraktować Konfederację jako jedno z największych zagrożeń dla demokracji. I tak naprawdę mamy wiele prostych sposobów na to, żeby to zrobić, bo Konfederacja tak nieprawdopodobnie się kompromituje, jeśli chodzi o przedstawianie swojego tak zwanego programu ekonomicznego, który jest dla nich bazą. Ale to jest też partia prorosyjska, to jest też w moim przekonaniu, to jest też partia antyeuropejska, antykobieca. No, ale jakieś kobiety tam jednak głosują na nich. Tak, mimo, tylko że oni głośno mówią o tym, że trzeba pewne zjawiska związane z emancypacją dlatego, znaczy oczywiście, że będzie jakaś grupa kobiet, która będzie popierała tego typu styl życia, tego typu jakby narrację, jakiegoś rodzaju podległości kobiety w stosunku do mężczyzny, ale myślę, że do bardzo wielu kobiet jeszcze możemy trafić.